Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z Anną Fryczkowską, pisarką, dziennikarką, tłumaczką, zdobywczynią wielu nagród, między innymi róży gali w kategorii książka i nagrody głównej na Festiwalu Literatury Kobiet. Anna Fryczkowska na swoim Instagramie napisała tak, Pisząc książki, usiłuję ze zmiennym szczęściem zmieniać świat na lepsze. No i próbuje, właśnie pisząc swoje powieści, a w jej dorobku znajdziemy już kilkanaście powieści. Niektóre z nich prezentuję na slajdzie, na przykład Wdowinek, czy Cyrkówka Marianna, czy Żony jednego męża. Natomiast najnowszą powieścią Anny Fryczkowskiej, jest saga o ludziach Ziemi, wpatrzenie w niebo. Czas Rumianku to, to dwie części. To są fascynujące losy rodziny, która potrafiła ocalić miłość i godność. Książka przede wszystkim chyba o miłości, ale też o, o przyrodzie no saga o ludziach Ziemi jednak. Przeczytamy w niej, poznajemy losy rodziny jóźwiaków, którzy żyją w zgodzie z naturą. A dzięki losom tej rodziny poznajemy również, czy przede wszystkim, życie chłopów w XIX wieku, ich relacje rodzinne, życie kobiet, a przede wszystkim przemiany społeczne w ówczesnym świecie. Akcja sagi o ludziach ziemi jest osadzona właśnie w XIX wieku na Kujawach. Tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to saga, czyli no, powieść napisana z rozmachem, składająca się z dwóch części. Pierwsza, Wpatrzeni w niebo, rok 1816, przez Kujawy przeszła właśnie. Epidemia przywleczona przez rosyjskie wojska. Do jednej z wymarłych wsi dziedzic sprowadza nowe ręce do pracy. Osiedlają się tam Antek i Hanka, młode chłopskie małżeństwo liczą na lepszy los. Większy kawałek pola, mniejszą pańszczyznę, walczą o swoją pozycję w nowej społeczności o niezależność dworu, uczą się Nowinek od holenderskich osadników. Tak w największym skrócie przedstawia się fabuła, fabuła tej części pierwszej. Tak, no przede wszystkim rodzina jóźwiaków, no i w ogóle chłopi, żyli blisko ziemi, blisko przyrody. Może taki fragment też przeczytam o tej, o tej zgodności z naturą o tym życiu w rytm przyrody, w rytm natury. Dziwne, bo wraz z równonocą, gdy już przednówek powoli zaczyna przechodzić wiosnę, otucha powoli zagnieżdża się w ludzkim sercu. Gdy ziemia wreszcie odtaje, można już chodzić na ugory, by widłami wytrząsać kłącza perzu. Jeśli je dokładnie wypłukać z piachu w strumieniu, można je zmiażdżyć kamieniem na desce. Dostaje się wtedy czegoś podobnego do grubej, mokrej mąki, a jak się ma mąkę, nawet taką z perzu, to można zrobić mnóstwo rzeczy, placki, babki, chleby. Zaraz potem szczaw i mlecz wyrosną na łąkach. Lebioda za stodołą całkiem są smaczne, gdy po zimie człowiek wygłodniały w ogóle, a świeżego w szczególności. Tak, to fragment z pierwszej części, natomiast druga część sagi o ludziach ziemi, czas rumianku, przenosimy się do roku 1852, na świecie wieje wiatr zmian, ale na Kujawach czas nadal płynie swoim rytmem. Tutaj słowiańszczyzna ciągle miesza się z chrześcijaństwem, chłopi solidarnie Szukają sposobów na przetrwanie, a dziedzic, jak zawsze, oczekuje szacunku. W rodzinie Jóźwiaków dojrzewa nowe pokolenie. Zapraszam do czytania tej pięknej sagi, pięknej powieści o chłopach XIX wieku, zresztą tutaj u nas na Kujawach. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.